It's just... I don't know. Everything just feels so flat to me. Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition... Ray Wood always lived with a strange feeling that there was more to the world. Hello, Miss Cramp. Sharon. Wanna check in the sky? Cześć, ja jestem Cydi i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Stick It to the Man. Jest to gra niezależna, w której sterujemy gościem, który nazywa się Ray. Żyjemy w wycinankowym świecie, który już możecie zobaczyć w tle. Jest on naprawdę prześliczny i przecudowny. I on ma taką umiejętność, że ma w głowie mackę, którą może przeklejać różne specjalne przedmioty i za tego pomocą rozwiązywać różne zagadki. Jest to 2,5-wymiarowa platformówka z elementami logicznymi. W sumie w większości jest to przygodówka wręcz. Bo momentu wybory przedmiotów, łączenie przedmiotów i tak dalej, więc jest to platformowa przygodówka. O, to jest najlepsze określenie. Ja właśnie odkryłem, że 3 godziny materiału mi się nie nagrały i nagrywam to drugi raz, więc nie będę grał teraz na ślepo. Troszkę się wkurzyłem, ale jako iż na przykład dzisiaj rano dostałem Avermedia, znaczy sobie kupiłem i przyszła, to się troszkę tam cieszę. Już kiedyś tak miałem z The Walking Deadem, najdłuższym rozdziałem, że 4 godziny mi się usunęły, ale też wsiadłem, nagrywam od nowa. Więc nowa gra. Gra jest naprawdę świetna, będę ją nagrywał zwykle po jednym rozdziale, ale póki ją troszkę znam, to po dwa. Te pierwsze, znaczy w pierwszym odcinku będą 2 rozdziały, później po jednym, tak myślę. Dobra, koniec gadania, zacznijmy grę. Space. Final Frontier. That's what it's called, right? It's beautiful, endless. Feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. The upside is it's a truly amazing feeling. The downside is I'm truly about to die. Who would have guessed I'd die floating alone in space? You know, I mean, until now, I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. Ordinary day, like any other. It's until I got hit on the head. Ouch! Jeez! That was a 3-star impact, Wally. This one needs some work. 3 stars? You sure, Ray? R&D insists that this one be a 1-star hothead. 1.5 tops. That's some quality hothead you're testing. You want to trade spots and see for yourself? 3 stars. Didn't notice any birds flying around my head, though. That's something. All right. This one's next. It's a new material R&D wants to try. It says here it's based mostly on... recycled banana peels and used juice boxes. Saved by the bell, huh? Oh, see you tomorrow, buddy. No tak, no i w grze chyba będziemy poznawać przygodę tego, co się stało i co sprawiło, że trafił do kosmosu. Wybaczcie, że czasem po prawej stronie będzie wyświetlał mi się pasek start, ale niestety gra jest niekoniecznie dobrze zrobiona i między cutscenkami wyłączałoby mi się nagrywanie i nie mogę z tym nic zrobić. Ogólnie fabuła, tak? Nasz bohater nie miał hajsu, wiecie, wyłączyli monetyzację na filmach i nie mógł zarabiać na let's playach, więc nie miał hajsu i musiał pójść do pracy. Niestety był głupi, wiecie, YouTube tak ogłupia ludzi. Postanowił, że będzie testerem kasków, dlatego chodzi do pracy, spadają mu rzeczy na głowę i on mówi, czy przetrwał. No, teraz będzie dużo cutscenek, więc się zatrzymałem, żeby wam to powiedzieć. Kuko. No experience required. It seemed like such a good idea at the time. This is Gamma 3. We've encountered storm systems too large to go around without delaying landing time. Please advise. Gamma 3? Sean, you told me your name was Jimmy. Dzięki tej stylistyce wycinankowej gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ale zapewne zaraz znowu pojawi się jakaś cutscenka. Somehow I always forget how much jumping is required to get to and from work. No, troszkę skakania masz między tą swoją pracą a domem.
Gamma 3 calling base. Please respond. Base, storm now intensifying beyond safety thresholds. Unusually intense lightning activity observed. Attempting to abort. Emergency support requested. Wow! Plane made out of paper can't take the heat, huh? Or even a little rain? I bet those eggheads who thought up a paper airplane was a great idea, because it wouldn't be detected by enemy radar. I'm feeling pretty smart right now. Tell me you didn't get him to redesign our parachutes, too. Tak, zbudowali sobie samolot z papieru. Jako już wszystko w tym świecie jest papierowe. Lightning now, level 5 alert. The Omega level package is in danger. Repeat, the Omega level package. Son, I appreciate your concern, but my package isn't. No i chyba widzicie, co papier robi z wodą. Znaczy, co woda robi z papierem. I niestety z samolotu czy czegoś tam wyleciała jakaś beczka. I dziwnym trafem spada ona na nas. Five stars, Wally. Five stars. Tak, pierwszy rozdział za nami i wchodzimy do świata snów. Where am I? What's this spaghetti arm doing sticking out of my head? Okay, stay calm, Ray. Last thing I remember was leaving work and jumping a lot. And then getting it on the head. Of course! The hand growing out of my head and this whole crazy world is all a dream. Coś, o czym wam jeszcze nie powiedziałem. Ta gra bywa dziwna, co zaraz bardzo ujrzycie. Hey, a bottle! Nice work, me! O tym, że mamy spaghetti rękę, już wam mówiłem. You may think you know high fives, but you haven't experienced a high five until you high five me! Please, please! Ale te na przykład hejaszki są troszkę dziwne, nie sądzicie? Albo na przykład zaraz będzie słoń, który będzie sikał do robota, który będzie nami. Będzie naszą podobizną i w nim będą różne dziwne rzeczy i spadłem do wody i zginąłem. Tak nie miało się to skończyć. Gdy zginiemy oczywiście, jako już jesteśmy papierowym ludkiem, po prostu coś nas wydrukowuje z powrotem. O, skacz tu i... Poczekajmy, aż pojawi się na widoku pineska. Po pineskach zawsze będziemy mogli sobie tak podróżować, spokojnie. Fuck! O, przeżyłem na szczęście. Zręczności w tej grze zbyt dużo nie trzeba mimo wszystko, jest to głównie gra logiczna. Hey, cool! Giant robot! No i jesteśmy na miejscu. Colossal fingers look familiar. Oh, wow, no way! A giant me robot! Tak, wielki robot naszego bohatera, do którego sika słoń, czy tam cokolwiek robi słoń. Okay, so my head is flooded with elephant juice. And inside are a bunch of gears that aren't moving. Which probably means I'm knocked out, and I need to drain the water from my brain. Got it. Help! Help! I can't hold my breath forever! Oh, and there's a creature swimming around in my head. Not sure what to make of that one, honestly. Can you hear me, little guy? Help! Oczywiście musimy mu pomóc. Nie będzie to zbyt trudne. Pouring water through a hole in my head. There. I saved you, crazy alien creature thing. I coś się pokazało. No, ta ośmiornica robot jest tutaj sterującą osobą tym robotem. No nie da się ukryć, nasz bohater ma dziwne sny. Czy tam marzenia, bo to jest świat tak tworzy z jego marzeń. A to jest jego dziewczyna, która mieszka w sercu jego robota. I zgubiła psa, który się nazywa Serce. I musimy go uratować, żeby... Żeby serce zadziałało i żeby nasz robot wrócił do życia. Tak, to brzmi dziwnie.
I oto jest nasz piesek, który niekoniecznie psa przypomina. You're Hart, Arlene's dream dog, aren't you? How's it going, Hart? Oh, there's a good girl. Tak, dobra, dziewczynka, bo pies jest płci żeńskiej. Ahoy, matey! Greetings! I be Redbeard the Scary. I'll have you know that back in my day, I was the most feared pirate on all the seven seas. Bad news, buddy. You're just a figment of my imagination. And this is all a dream. You? Hi. It occurs to me that in real life, skeletons don't talk. Will you do an old sea dog a favor and dream me back to life again? Well, I kind of need to lead this dog back to my girlfriend. You've got an arm made of bone, so... I hear you, landlubber. Well, I'd be happy to lend a hand. Szczerze mówiąc, nie taki straszny ten pirat, mając różową brodę. To taki troszkę kolor, który nie kojarzy się z rzeczami strasznymi. Chociaż jak tak pomyśleć... Może troszkę, ale nie da się ukryć ciągle, że nasz bohater ma dziwne sny. You came back! What a good girl! Who's a good girl? It's you, Hart! You're the best girl! Yes, you are! I'm so happy. I love you, Hart. I always knew Arlene was the woman of my dreams. But it's nice to have it confirmed. All the pieces are in place. I was just about to leave, but now I think I'll stay after all. Yes, I'll be able to stay here indefinitely. As long as the host survives. Wait, what? No tak, tak się kończy rozdział drugi. A przed nami trzeci, Mind Over Matter. Sir, there's been an incident. An incident? A crash, sir. And the subject is... missing. Why are you coming to me for instructions? Obviously, I'm going to tell you to find it. It's the most powerful weapon in the universe. Spaghetti! Spaghetti in my hand! You think? Wow! What a crazy dream! Oh, good thing dreams are stupid and don't mean anything! You're awake! Perfect. That'll be a lot easier than carrying you out. Huh? What will be easier than carrying me out? This! Get out! What? Your insurance doesn't cover head injuries, mister. Get out! Head injury? What? What happened to my head? Hey, quit shoving! Will you just tell me what happened to my head? Hey, easy on the buns! Tak, po tym jak to dziwne coś spadło nam na głowę, oczywiście trafiliśmy do szpitala. Jeszcze mieliśmy scenkę z ludźmi, z jakimiś gangsterami, którzy właśnie coś o tym wiedzą, tak? Mówili coś o tym całym, o tej całej rzeczy, która spadła nam na głowę i że oni tego potrzebują, bla, bla, bla. Przekonamy się dalej. Teraz, jak widzicie, straciliśmy moc tej ręki wystającej nam z głowy, ale czy na długo? Przekonacie się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Stick It to the Man. Mam nadzieję, że gra wam się spodoba, mimo że nagrywam ją po raz chyba drugi, jak nie trzeci, ten pierwszy poziom. Jak się gra wam podoba, to możecie napisać, co o niej sądzicie. Dla mnie jest naprawdę bardzo fajna. Jeśli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli nie, no to łapkę w dół i napisać dlaczego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!